Cześć, z tej strony San i witam was ponownie w Wiedźminie. Jesteśmy w karczmie, pojawiło się kilka nowych postaci. Wiedźmin, nareszcie ktoś poważny. Na przykład ten kupiec. Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden, z tych Leuf... Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz... Niestety tak. Mój towarzysz... Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Zdecydowałeś się? Oczywiście, bierzemy zadanie. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z pod... No i oczywiście jest jeszcze Kalkstein. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za os... Szanuję naukę i naukowców. Tak. Cóż, rozumiem. Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Weźmy od niego zadanie. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Jak będę miał od... Tak, no w sumie już mamy z tablicy chyba. Co cię... Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z... Nie wątpię. Doszliście... To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dyser... W takim razie nie widzę se... Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem o... Nie szkodzi. Mówiłeś... Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela. Cóż. Dziękuję. Wszystkim proponujesz badania i... Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki. Faktycznie, to wszystko... Nie obrażaj się. Nie potrzebujesz pomocy. Przeczytaj ogłoszenie. Chciałem zapytać o... Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że... Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemii... Ha! Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust. Skąd bierzesz bazy do... Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Trochę jest tych dialogów. Atanatora sprzężonego z alembikiem. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Skąd? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów... Ja wynajmuję... Dobra, zostawmy go. Bywaj. W ogóle zastanawiałem się, czemu nie mogę zbierać roślin. Okazało się, że trzeba rozdać talenty w inteligencję. Poziom drugi i zielarstwo. No i trochę skrzaniłem, bo już nie mam talentów i trzeba wbić level, żeby cokolwiek pozbierać. Chodźmy po te gule. Nie wiem, czy w krypcie będzie ich wystarczająco. Co najwyżej będę odpoczywał w nocy. Raczej do nocy. I polował na nie. Tak na chama. Większego wyboru nie ma. Dobrze, idziemy tak. Ognisko, ognisko, miejsce mocy. Możemy jeszcze wejść do Abigail. Kazał nam to zrobić tutejszy kapłan. Więc czemu nie? Oj, trochę kamera zwariowała. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie?
Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogo. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wiesz. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. No niestety, jeszcze nie możemy tego zbierać. Wielebny uważa, że przyzwałaś... A ty co uważasz? Jeszcze nic. Nie mam z tym nic wspólnego. Ja uważam, że Wielebny jest idiotą, no ale... nie mogłem tego powiedzieć. Ja też będę wiedział. Czego Chciałem o coś... Pytaj. Widzę, że przygarnęłaś... A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Jest w nim moc. Ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze... Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się. Do zobaczenia. Dobra, koniec tych pogaduszek, idziemy. Podróżny. Ciekawe, czy ma coś do powiedzenia. Jakiś zwykły NPC. Nie, nie mam dla ciebie zlecenia. No, niestety nie ma niczego. Tylko jeden dialog. Miejsce mocy. Skorzystajmy. Zawsze trochę nam to pomoże. Krypta. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gule. Wypij eliksir kot albo zapal pochodnie. No niestety nie mam ani pochodni, ani eliksiru. Chcemy zabić tego gula. Przynajmniej mogę go podświetlić. Są 3 nawet. Świetnie. Trochę tak nieprofesjonalnie, ale trudno. No i chyba mi się nawet nie uda ich zabić. Tak na sucho. No, trzeba uciekać. Cholera. Czyżbym nie mógł uciec? Na to wygląda. Się zablokowałem. Dobra, jeden z głowy. Też się jakoś zablokowałem, żeby bił mnie tylko jeden. Ale już za późno na to. Schrzaniłem. I tyle. Oczywiście wczytamy grę, autozapis i od razu wypiję jaskółkę. Trochę je zlekceważyłem. O, dopiero tutaj jest autozapis. Przy chacie Abigail. Zerknę na składniki. Nieznany eliksir, zamieć. Czy mam receptę na kota? Jak widać, mam. Ale i tak chyba z niego nie skorzystam. Zobaczymy, czy mogę go w ogóle zrobić przy ognisku.
Poczekajmy do północy. Potem skoczymy na utopce. Nie, nie mam. Niestety. Składników na kota. Zapiszmy grę. Możemy wchodzić ponownie. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gule. Dokładnie. O, nie mogę go po prostu dobić po ardzie. A te gule to są wielkie bylaki. Ale jeden z głowy. No i jak widać, da się. Został ostatni. Albo i nie. Trzeba się jakoś przebić przez te gruzy. Z dwóch stron mnie zaszły. Cholera, już są cztery, wychodzą jak grzyby po deszczu. Oddalmy się kawałek. Bo znowu nam Gerwant padnie. Tego bym nie chciał. A najbardziej nie chcę się zablokować z nimi. No, mają inne kolory. Te jakieś mniej opalone. Dobra, zostały dwa. Chyba wyczyściliśmy całą kryptę. Jest krew gula dla alchemika. Weźmy też fiolkę. Już nie mogę na nią trafić. Dobra, jest. Jeszcze jeden tam stoi jakoś za ścianą. Nowy znak, Igni. Takie malutkie podpalenie. Tam się póki co chyba nie przekopiemy. Więc wychodzimy z krypty. Może później. Idziemy od razu do Mikula.
po nagrodę. No, będą nas te kundle atakować. Niech się ich trochę zbierze. Bo dwóch czy jednego nie chce mi się nawet bić. Ale się śmiesznie blokują. O, jak na jego najechałem, miał jeszcze odrobinę życia. A jednak nie żył. Małe bugi. Na szczęście w niczym nie przeszkadzają. O, znowu mnie goni. A raczej śmiesznie się blokuje za mną. Tutaj wściekły pies, czyli kolejny Bargest. Salamandra. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go, albo... Albo co? Wiedźmin. Nie sądzę. Trzeba było nie zadzierać z Salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Nie wydaje mi się. Jestem niewinny. Nie rób mi krzywdy. No niech tutaj podejdą, bo ten styl grupowy trochę słabo się sprawdza. A jakaś nagroda? Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję... A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Tak. Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów... Zatem do zobaczenia. Póki co to ja chcę już mu dać tą krew. Trzeba było nie bronić dziada. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Lepiej go nie drażnij, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać i... Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glade będzie, tam mnie... Ani kroku dalej. Nie widzisz, że nie wolno? Pozbierajmy złom. Nie mogę tutaj z nim pogadać. No. Pozbyłem się. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj łoto mój mie... Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Ilsa? Nie. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła. Nie. Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę bo... Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni Glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przyn... Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się... Zadanie wykonane. No już prawie level nam wpadł.
Chodźmy na tę utopce. Dwa areny. Nieźle. Gdzieś tutaj pływa ten boss utopców, tylko nie pamiętam w konkretnego miejsca. Pobiegamy przy brzegu, to sam wyjdzie. O, tamten nie chce wyjść na brzeg. Trochę się wstydzi. Dobra. Tutaj wyczyszczone. Bierzmy składniki. Wyłażą kolejne. Nie pamiętam, czy z Harenem graliśmy w kościanego pokera, więc zajrzymy do niego. Przy okazji pohandlujemy i sprzedam mu te bronie. Przysyłam mnie w ciebie. Aha, nie graliśmy. Spokojna głowa. Na początku. Już. Hej, szybki zapis. I gramy. O najwyższe stawki. Trzeba sobie dorobić. O, nic nie mamy. Teraz tylko jedna para. No i przegraliśmy pierwszą rundę. Ale jeszcze mamy szansę jakąś. Szóstkę na trójkę musimy zamienić albo jedynkę. No spróbujemy w tego streeta. Niska szansa, ale co tam. Cholera, nie udało się. No to przegraliśmy. Trzeba jeszcze raz. Niestety wszystko zależy od szczęścia. I akurat tutaj nie mieliśmy. Ewidentnie. Teraz nam brakuje dwójki. Znowu. Ale już nie będę w nią celować. Wow, jedna para. Ciężko z nim wygrać. Drań ma fula. Boże. On mnie po prostu niszczy.
O, wygraliśmy. No to jeszcze raz. Dwie pary. Ale on ma trójkę. No to też rzucimy o trójkę. Jest, trójka piątek. Oczywiście trafiła mu się dwójka i przegraliśmy. Do trzech razy sztuka, no. Nie lubię tak marnować czasu, ale... chcę zrobić zadanie. Jedna para. A on ma fula. No błagam. Zlitujcie się trochę. Przegrana. Ciężko powiedzieć, co ma. Aha, nic. A my parę dwójek, więc w każdej chwili możemy przegrać. No, dwie pary. Jeszcze raz, no błagam. Cokolwiek. Znowu dwie pary, świetnie. No, nic więcej nie udało się zyskać. Wygramy. Tak, w końcu. Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Daj tę paczkę. Zaniosę ją. Kolma. No dobrze, na tym zakończymy ten odcinek. Trochę nam zeszło na tym pokerze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej!